Witam wszystkich serdecznie. Bardzo gorąco pozdrawiam na kolejnym już naszym odcinku Rozmowy ze Światami. Jakże ten czas leci, jak to wszystko idzie do przodu, mój Boże. Już za chwilę będą święta wielkanocne, już wiosna. Ale cóż, idziemy do przodu z wiarą, miłością i pogodą ducha. Proszę Państwa, jeśli podoba się Państwu to, co robimy, proszę lajka, suba, udostępniajmy. Proszę też pamiętać o naszym stowarzyszeniu, ponieważ rozliczyć PIT można to rok 2023 i przekazać 1,5% podatku na nasze stowarzyszenie Przystań Nadzieja. Proszę więc o taki mały datek. Pomagamy przez to innym ludziom, robimy różne spotkania, charytatywnie działamy, można wejść na stronę. Zachęcam także, kto jeszcze nie ma, do książki Przewodnik po zaświatach. Można kupić na Allegro, u mnie. Jest to przewodnik, który pokazuje nam, co jest po tamtej stronie i jak się odnaleźć w momencie, kiedy byśmy odeszli. I myślę, że Państwo rozumieją to, co robimy. Ja wspieram Państwa, bo dzięki Wam my tu tworzymy, robimy, działamy. Proszę więc, jeszcze tam jest taka ikonka o wsparcie. I dziękuję wszystkim tym, którzy ostatnio wsparli. Szanowni Państwo, ponieważ taki czas się zbliża, więc postanowiliśmy dzisiaj nawiązać kontakt ze świętym. Może to jakby jeszcze nie jest święty, ale dla nas wszystkich na pewno już jest Venanty Katarzyniec. Otóż urodził się w 1889 roku, pochodził z bardzo ubogiej rodziny, był zakonnikiem, żył w cnotach, ale o nim można sobie poczytać na internecie, więc jakby proszę o zapoznanie się z tą osobą. Do dzisiaj tłumy przyjeżdżają do jego sanktuarium, do jego grobu, no i dokonują się tam niesamowite cuda. Jest on od wszystkich trudnych rzeczy, które poprzez modlitwy załatwia. Oczywiście zawsze powtarzam, że to nie święci załatwiają za nas te sprawy, czy też sprawiają, że zdowiejemy albo coś się dzieje, tylko są pośrednikami do Boga, tak? I za to pośrednictwo są właśnie święci, bo są bliżej Boga, bo są bardziej z Bogiem związani. Więc jeżeli ktoś mówi, że załatwił mi to święty Venanty, albo załatwił mi to, nie wiem, ojciec, święty ojciec Pio, to nie jest tak do końca, był pośrednikiem, wszystko załatwia Bóg. Ale zostawmy tą filozofię i oddaję głos świętemu Venantemu. Cóż powiedzieć w takich czasach, gdzie dno jest górą, a góra jest dnem? Cóż rzec w takich czasach, gdzie człowieczeństwo rozmyło się, gdzie człowiek się rozmydlił i poszedł w różne dziwne rzeczy? Dzisiaj łatwiej uwierzyć jest w coś, co jest bardzo podane tak kolorowo, obrazowo, a trudniej uwierzyć w duchowość, w swoje sakrum, w powołanie. Cóż można na tak ciężkie, a może nie ciężkie, tylko dziwne czasy powiedzieć? Myślę sobie, że nie ma słów, które by oddały i które by powiedziały, jak zaistnieć dalej, jak funkcjonować, jak przejść do pewnych rzeczy. Jeśli człowiek nie zwróci się do Boga, jeśli człowiek nie odniesie się do Boga poprzez swoje życie, nie osiągnie niczego.
z pozoru ziemskiej drogi może osiągnąć. Tak, może być wielki, ale tylko z pozoru. Natomiast duchowo, głęboko będzie człowiekiem bardzo pustym. Tak bardzo trudno jest nam, a może bardziej wam, uznać istnienie Boga. Łatwiej jest mówić o różnych cywilizacjach, o różnych kosmitach. Łatwiej jest mówić o różnych dziwnych zjawiskach, które tak samo istnieją, ale łatwiej jest mówić, a jakoś o Bogu trudno. Co bardzo dziwi mnie i wielu innych, bo przecież mówimy o dobrym, o czymś dobrym. Samo dobro, kiedy mówimy Bóg, mówimy dobro, miłość. Dlaczego więc boimy, dlaczego więc wstydzimy mówić się o Bogu? Dlaczego więc nie wierzymy, że istnieje takie dobro? Oczywiście przez pryzmat tego, co dzieje się na świecie, możemy zastanowić się, gdzie to dobro istnieje. Ale w życiu dobro i zło, w życiu jest wszystko. Jak na targowisku są cytrusy, ale jest też i pieprz. Jest wanilia, ale jest też i gałka muszkatołowa, która być może jest gorzka. Tak i w życiu. Nie możemy odrzucać dobra poprzez pryzmat zła. Gdyby więcej było dobra na świecie, co sądzę, że jest, ale gdyby nie było tych wszystkich konfliktów, różnych rzeczy, czy łatwiej byłoby nam uwierzyć w Boga, czy wierzylibyśmy Go? W Niego? Myślę, że nie. Dlaczego? To jest tylko wykręt. My jako ludzie nie chcemy patrzeć dalej. Patrzymy tylko wokół siebie. Odrzucamy wszystko to, co boskie, a przyjmujemy wszystko to, co ziemskie, w sposób czasem bardzo brutalny, brzydki, nieładny. Życzę wam, aby w każdym z was zapaliła się gwiazdka. Taka własna gwiazda, do której powinniśmy dążyć. Gwiazda własnego szczęścia, zrozumienia, ale i połączenia. Ja, Bóg, Bóg, ja. Każdy z nas ma powołanie do życia i do wielkich celów. A że każdy z nas potrafi wybrać to, co wybrać, to już jest jego wola. Bóg daje wolną wolę, ale mówi, co z nią zrobić. Ale my, jako ludzie, którzy pogwałcimy wszelkie nakazy, robimy po swojemu. Wiele narodów na świecie wyrzekło się Boga, a potem szybciej do Niego wracało, niż by się nam wydawało. Kiedy spojrzymy na Europę czasu powojennego, jak długo utrzymała się bez tego Boga, kiedy patrzymy na tą wschodnią Europę, która tak bardzo odkrzyknęła się od Boga, która tak bardzo wyrzekła się tego pradziedzictwa. Ile wytrzymała? 50 lat? I raptem zaczęła wracać do tego Boga. Zaczęto o Nim mówić, zaczęto Nim żyć. A przecież wszystkie narody, te wschodnie, wypierały się. Przecież cały Związek Radziecki niszczył kościoły, wyparł się tego. I co go spotkało? Przecież cała ta rewolucja, ale potem wojna. Najwięcej ofiar ponieśli oni podczas II wojny światowej. A i dzisiaj nie jest lepiej. Trzeba z wiarą iść do przodu. Trzeba z wiarą i wewnętrznym uśmiechem zdobywać świat i pokonywać trudności. Jak bardzo łatwo uwierzyć nam w złe rzeczy, w nienawiść, w złość, w różne cuda, a jak trudno uwierzyć nam w coś, co jest piękne, coś, co zwie się Bogiem. Możemy zadać kardynalne pytanie, gdzie jest Bóg, albo może inaczej, każdy ma swojego, bo nazywają go tak, siak, owak. Bóg jest jeden. I nigdy go inaczej nie nazywa, jak mówi Bóg. Jeżeli ktoś wymienia Allaha, czy wielu innych będzie wymieniało, tak, to nie jest Bóg.
My nie mówmy o prorokach, mówmy o jednym Bogu, który jest ponad nami, który jest największą miłością, który stworzył nas i cały świat. Jak powiedziałem, wiele krajów, które wyrzekło się Boga, wracało szybciej do Niego niż odeszło. Popatrzmy na świat, który żył bez Boga. Tak bardzo brutalnie, totalitarnie, podczas tej całej zimnej wojny. Oczywiście można powiedzieć, że no, bo taki był system fatalny. Tak, bo każdy system, który nie bierze Boga pod uwagę, jest fatalny. Nawet gdyby był cudowny, rajem, przekształca się bardzo szybko w piekło. I tak jak człowiek, który żyje bez Boga, bardzo szybko traci swoją osobowość. Kiedy patrzyłem na ludzi, kiedy jeszcze żyłem, to widziałem rozpady małżeństw. W tamtych czasach widziałem różne dziwne rzeczy, ale szczególnie w tych ludziach nie było Boga. Oczywiście Bóg jest w każdym człowieku, ale szczególnie ci ludzie nie brali Boga pod uwagę, nie brali Go jako swoje, jako wyznacznik. I ja to widziałem. Nie można powiedzieć, że ludzie, którzy wierzą w Boga, są głęboko wierzący, nie rozpadnie się małżeństwo, nie przyjdzie nieszczęście, nie umrze syn, nie umrze córka, nie, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że też i tak. Czy będzie łatwiej dla zrozumienia tego? Nie wiadomo. Natomiast skoro i tak się to wydarzy, to lepiej to niech się wydarzy z Bogiem. Lepiej, kiedy pada deszcz, gdy się ma parasol, niż się w ogóle go nie ma. A dzisiejsze wojny, konflikty na całym świecie są tylko przejawem braku miłości do Boga i przyjęcia Go. Powtarzam jeszcze raz, jakże trudno zrozumieć jest, że boimy się wymawiać słowa Boga. Nie wierzę w Boga. Nie chciałbyś wierzyć w takie dobro, w taką miłość? A w co wierzysz? Ja wierzę i tak dalej. We wszystko, tylko nie w miłość, nie w dobro. Kiedy ktoś mówi, nie wierzę w Boga, trzeba mu powiedzieć, to nie umiesz kochać. Nie umiesz miłować. I nie lubisz być kochany i nie lubisz być miłowany. Odpowie, jak to? No tak to, ponieważ te wszystkie cechy daje Bóg i nie musisz Go widzieć. Mógłbyś powiedzieć, nie rozumiem, ale powiedzieć, wierzę w Niego, bo czuję miłość. A z kolei nie czujesz, to odrzucasz Boga. Nie czujesz miłości, nie czujesz zaopiekowania. I ktoś powie, bo tak się zdarzało, jakbyś znał moje życie, przeszedł przez to piekło, trudno byłoby Ci uwierzyć w Boga. Ale jedno nie wyklucza drugiego. I kiedybyśmy bardziej weszli w siebie, w sytuację, teologicznie, podejrzewam, że naprawdę łatwiej byłoby to wszystko zrozumieć. Czego więc życzę Wam? Abyście przyjęli Boga w każdej postaci. Abyście uwierzyli w dobro, miłość. Abyście byli kochani i wierzyli w to, że jesteście kochani. Abyście uwierzyli, że nad nami jest Bóg. Że Bóg jest wszystkim. I że jest początkiem i końcem. I żebyście nie wierzyli w tanie reklamy, tylko w prawdziwego Boga, który daje Wam miłość, szczęście i opiekę, nawet jeżeli przechodzicie po kocich łbach bosymi nogami. To nadal musicie czuć miłość, miłość ponad wszystko i czuć się zaopiekowanymi. A kiedy przejdziecie do Królestwa Niebieskiego, kiedy przejdziecie na stronę, którą ja przeszedłem, dopiero dojrzycie blask Boga i zrozumiecie, dlaczego tak ważne było być tu z Bogiem. Abyście nie musieli przejść przez drogę czyśćcową, tudzież piekielną. Choć nie chcę o niej tu mówić, bo ktoś mówi, że piekło jest na ziemi. Nie, to nie znasz piekła. Ktoś mówi, że czyściec przeszedłem na ziemi. No to nie znasz czyśćca. Ale zaprawdę powiadam Wam, że ludzie, którzy są prawi, dobrzy i starają się być, nie przechodzą przez te wszystkie katusze. Ale jedno słowo, które zbawia ludzkość. Wierzę w Ciebie, Boże. No i tyle usłyszeliśmy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, za to, że jesteście z nami.
Jeszcze raz proszę o lajka, suba, o udostępnianie. Tam jest taka ikonka, o wsparcie. Jesteśmy dla Was. Przypominam też o 1,5% na nasze stowarzyszenie. No i o książce, którą polecam do kupienia na Allegro albo u mnie. Wszystkiego dobrego i do następnego odcinka.